Mamy kolejny dzień, śniadanie zaskoczyło na plus, bardzo dużo opcji. Ośrodek jest gigantyczny, zdziwiło mnie to śniadanie, starałem się brać wszystko, czego, co wygląda dziwnie, czego jeszcze nie jadłem. Bo w komentarzach na Booking było właśnie, że bardzo kiepskie śniadanie, czyli chyba sobie wzięli to do serca. Jest tu także mini zoo, które właśnie jesteśmy tuż obok. I są tu właśnie takie zwierzątka. I witamy oficjalnie już w czwartym dniu, a jesteśmy w takim ładnie malowniczo położonym miasteczku Sur. Po prostu było na naszej trasie, niedaleko tego miasta znajduje się jeszcze taki półwysep, gdzie żółwie, gdzie można spotkać żółwie morskie, które składają jaja. Ale tam nie jedziemy, bo o tej porze roku chyba nie jest tak łatwo spotkać żółwia, to raczej jest okres letni. Ale zaczynamy od takiego małego punktu widokowego na całą tutaj zatokę i na miasteczko Sur. Jak widzicie, takich rzeczy nie ma nigdzie w poradnikach, po prostu znalazłem to na mapie i zdjęcia z góry są tylko lokalsów. Na szczęście dobrze oszacowałem, gdzie mniej więcej podjechać, żeby tu dotrzeć. Dzisiaj również nie ma jakiegoś mega napiętego planu, są tylko dwa punkty. To miasteczko Sur, gdzie jeszcze parę rzeczy mamy po drodze i kolejne wady, więc raczej luz, ale już praży. O, tam kozy odpoczywają w cieniu, a tu w tych skałach takich jakby zaschnięte błoto, dużo gniazd. Mają ptaki, wszystkie te dziury to są gniazda ptasie. Nie było to duże podejście, choć można złapać zadyszki przy tych temperaturach, ale już widzę, że było warto, bo widok jest obłędny. Ale najpierw zajrzyjmy do środka. Oczywiście, że tam włażę. Idziesz, Kaśka? Zobaczę, co jest na górze. No ciekawe. Co to za wieżyczki obronne? Nie no, z dołu lepszy widok, bo tu zasłaniają te klocki. Tu jeszcze zaraz wam zrobię zbliżenie, jak jechaliśmy. Taki statek jakby przekrzywiony, jakby miał zatonąć. Trzeba przyznać, że miejsce jest naprawdę urocze, urocze. Tak sobie tu usiąść z piwkiem i patrzeć na miasto. No coś pięknego, naprawdę. Kocham takie miejsca. Właśnie niewielkie wzniesienie, z którego widać praktycznie całe miasto jak na dłoni. Oman, kraj górzysty, kraj, w którym cały rok jest gorąco, a mimo to jest tu, muszę przyznać, podejrzanie dużo rowerzystów, naprawdę. Czy być może to w większości są jacyś tam Hindusi czy Pakistańczycy, którzy tu pracują głównie. Ich nie stać na samochód, a niemniej dużo tu rowerzystów na drogach, w miastach i nie tylko. Jesteśmy nad Morzem Arabskim,
a konkretnie nad Zatoką Omańską. Gorąco, no skoczyłby sobie człowiek, ale skoczenie do wody wiąże się z paroma problemami. Człowiek jest mokry, trzeba suszyć rzeczy, jeszcze tu w arabskim kraju dobrze się kąpać w jakiejś koszulce. No ciepła, może nawet za ciepła. No, za ciepła. Dla mnie w sam raz. Jesteśmy w porcie i chcieliśmy iść na molo. Nie wygląda ono za specjalnie, jest takim połączone z falochronem, więc ono ma aż 2 km długości, ale myślałem, że jednak to coś lepszego, więc pewnie co do końca nie będziemy szli. Chociaż tutaj przyjemnie wieje, to taki plus. Jak jest ze śmieciami? Generalnie nie jest źle i nie jest też super. Śmieci nie widać, w porównaniu na przykład do Kataru jest czyściutko, ale zdarzają się miejsca właśnie jak tu w wodzie w porcie, że te śmieci są gdzieś widoczne. Widziałem też, że gdzieś przy trasach, w okolicach miast, normalnie chodzą panowie i zbierają śmieci gdzieś z poboczy. Więc widać, że tu trochę dbają. No niemniej jednak nie jest też jakoś super czysto, ale na tle regionu jest chyba w miarę dobrze. Chyba się trochę zjaram. Czy warto przyjść na to molo? Dla samego mola czy widoku na port powiedziałbym, że nie. Ale powiem, że tak, bo jest tu taka no mała rafa przy samym molu i można tu naprawdę dojrzeć ciekawe okazy rybek. Woda jest w miarę przejrzysta, choć nie tak bardzo jak tam na tym wzniesieniu, co byliśmy. No i przede wszystkim można spotkać żółwie wodne, czyli jednak udało nam się. Tylko, że one są trochę płochliwe. O, już dziad zawija w głębiny, bo nas usłyszał. Nie wiem, ile one wytrzymują pod wodą, ale chyba muszą się wynurzać. No i właśnie, jest tu syf. Taki żółw, jak zje sobie jakiś, nie wiem, słomkę czy korek, no to może się udusić. Rzeczywiście, ma to sens. Ale co z tego, że my będziemy dbać o to, jak 90% świata ma to literalnie gdzieś. I już byliśmy świadkami nieraz, na przykład w Turcji, jak panowie sobie wypili i po libacji rzucili butelki prosto do wody. Ostatni nasz punkt w mieście Sur to fort na, wzniesieniu, ale nie będziemy wchodzić do środka, bo są raczej puste pomieszczenia, a byliśmy już przecież w kilku, więc po prostu sobie obejdziemy do góry. Na pewno plus jest taki, że jest na wzniesieniu, więc też fajnie widać miasto. 12:17, nawoływanie do modlitw. A meczety są tu tak blisko siebie, że jakby się, wiecie, współpracują. Ci kończą mówić, tamci zaczynają. Teraz akurat tam gdzieś w tamtym końcu i w tamtym końcu ten jest cicho. Dotarliśmy do drugiego, ostatniego punktu dziś. Jest godzina 13:30, Wadi Shab. Trzeba iść jakiś kilometr wzdłuż kanionu, ale iście jest możliwe tylko po drugiej stronie, dlatego są tu tacy panowie, którzy za 10 zł od osoby przewożą łódką na drugą stronę i w cenie jest później powrót, tylko że do 17 chyba pływają, więc musimy się śpieszyć pod estakadą autostrady. Lecimy. Niestety parking zatłoczony, co świadczy o tym, że może być dużo ludzi. Więc jeżeli nie zdążysz do 17, no to jesteś w dupie. Albo płyniesz w pław, albo nocujesz w krzakach i czekasz na jutro. Dotarliśmy do pierwszych basenów, ale jest to wszystko na wysokiej skarpie.
Więc nie pozostaje nam nic innego, jak iść dalej, jak widać. Są tu gdzieniegdzie jakieś generatory, rury, pompy, więc jest stąd ciągnięta woda. Szlak jest dobrze. Spokojnie, tu już nisko się robi. O, jest pierwszy wodospad. No cóż, zrobiły się takie niecki, ale tak do pływania to na razie jest słabo, słabo. Może wyżej. Wciąż idziemy, ale im wyżej, tym bardziej sucho, bym powiedział. Dobrze, że w cieniu, ale idziemy już drugi kilometr chyba. A zresztą nie wiem już ile, ale długo, gorąco. Jeżeli nie będzie tutaj opcji schłodzenia się, to załamka. Jak się, Kasia, idzie? Pięknie tu jest. Jak widzicie, gotowy do kąpieli. To znaczy, że jesteśmy. Dotarliśmy, wody jest mało. Na skoki tu raczej się nie zanosi. Ale jeszcze to sprawdzę. I na końcu gdzieś jest podobno, da się wpłynąć do takiej jaskini. Jak jest niski poziom wody, może normalnie, czasami trzeba podpłynąć i tam jest podobno wodospad. Niestety nie mam osłony na podwodę, ale i tak tam pójdę. Bez kamery może najpierw zobaczę, jak wygląda sytuacja. Dotarłem tam dalej do wodospadu, ale tego na zewnątrz, nie w jaskini. Za wodospadem był jeszcze jeden basen, taki głęboki, który trzeba było przepłynąć, żeby dotrzeć do tego wodospadu w jaskini. Ale był tam jakiś dziwny gościu, nie wyglądał na miejscowego, raczej jakiś Egipcjanin, dzikus, który się przysrał do krzyżyka, coś tam gadał. Więc wolałem już zawrócić, ale w ogóle iście tam dalej bez jakiegoś obuwia do wody to samobójstwo, bo jest mega ślisko i mega dużo kamieni, więc nie polecam bez butów. A dziś jeszcze chciałem chwilę powiedzieć może, jak się prowadzi tutaj po Omanie, bo już trochę kilometrów zrobiłem, więc prowadzi się generalnie bardzo dobrze, bo drogi są dość mało zatłoczone. W sumie jedyna droga taka, która spełniałaby normę, nazwijmy to autostrady europejskiej, to jechaliśmy nią chyba dzisiaj, czy wczoraj i dzisiaj. I to była trzypasmowa, gdzie była siatka, żeby zwierzęta nie weszły i tak dalej, ale i tak na takiej drodze autostopowicz może się znaleźć. Jak są trzy pasy, to prawy służy tylko pojazdom wjeżdżającym i zjeżdżającym oraz ciężarówką. Każdy jedzie środkowym, bo jest tak mały ruch, że i tak ten skrajny lewy jest zazwyczaj cały czas pusty. Ograniczenie maksimum jest 120 km na godzinę. Często są też dwupasmówki, ale na takiej zasadzie, że po prostu każdy sobie zjeżdża i wjeżdża na tą drogę kiedy chce, nawet po prostu gdzieś na bok, na pobocze czy coś takiego. Często są znaki, uwaga, na dzikie wielbłądy, ale nie widzieliśmy żadnego dzikiego wielbłąda. Wręcz najczęściej są gdzieś kozy blisko drogi, więc trzeba uważać, lub dzisiaj były osły dzikie, więc po prostu no, trzeba zwracać uwagę. Ograniczenia są w miastach zazwyczaj 40 lub 60, tak gdzieś w terenach przymiejskich to jest 80, a poza jest albo 100, albo jeżeli jest dwupasmówka, to 120, lub gdzieś naprawdę za dupie jednopasmowe, to też jest 120. Często są te progi zwalniające, podobnie jak w Jordanii. W miastach to czasem co 100 metrów, więc po prostu nie da się jechać szybko. I bardzo fajnie się płaci na stacjach, bardzo tanie paliwo, więc generalnie parkingi poza stolicą są wszędzie darmowe, więc generalnie jeździ się tu naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Powoli idziemy z powrotem. Będziemy wcześniej po prostu w hotelu, długa droga jeszcze i tak do łódki. Pod względem kąpielowym to Wadi moim zdaniem słabsze, ale na pewno wynagradzają tutaj widoki. Idzie się dość długo, ale cały czas są dość piękne widoki. W takich Wadi generalnie trzeba uważać na prognozy. Jeżeli prognozowane są deszcze, to lepiej odpuścić, bo wiadomo, może tu być powódź błyskawiczna, jeżeli zaczęłoby lać, to wszystko by tu zaczęło spływać. 16:10, dość wcześnie, jesteśmy w Tiwi. Dzisiaj nocujemy w małej mieścinie Tiwi nad morzem. Taki hotel zarezerwowałem za 280, o już uwaliłem, za 280 zł. Trochę z dupy telewizor jest ustawiony, ale trudno. 280 zł z basenem i śniadaniem i z widokiem na morze. Ponieważ mamy czas i jeszcze świeci słońce, najpierw przybyliśmy na basen.
17 dochodzi, mam gdzieś godzinę do zachodu. Tu nasz motel, słońce za górą. Mamy Morze Arabskie, a konkretnie Zatokę Omańską. Tam jakiś syf. Idziemy na browara. Idziemy na szamę, a tu według map jest cmentarz. Tylko takie kamienie postawione. Może jakiś stary. Trochę to trwało, ale mamy chicken tikka masala, sałatka z pomidora, która jest pomidorem, ryż, te chlebki naan, hummus chyba i shawarma. I dwa soki z mango. Ciekawe, ile zapłacimy. Kasia się przestraszyła, ogólnie to jest tu dużo Hindusów i teraz po zachodzie słońca wszyscy wychodzą z domów i tu tak spotykają się, można powiedzieć. A my mamy kilometr do hotelu, nie wiem, czy tam jest oświetlenie. Na razie czego mamy latarki w telefonach. Dziś mieliśmy troszkę luźniejszy dzień, choć i tak jak widać zeszło, bo już 19, więc nasz standardowy relaks hotelowy. No i cóż, jutro napięty dzień, ostatni pełny dzień w Omanie i będzie dość napięty, więc zaczniemy z samego rana śniadaniem tutaj w hotelu. Do jutra.